Cześć, witam Was serdecznie, jestem Dawid. Zapraszam Was dzisiaj na recenzję chłodzenia do procesorów od Cryoric Model H5. Cryoric H5 to konstrukcja jednowieżowa, natomiast dosyć spora. Jego waga to około 850 gramów, wysokość do 16 cm, o wysokości jeszcze tutaj nawiążę. Natomiast zwróćcie uwagę na wykonanie tego chłodzenia, zwłaszcza na wykonane z tworzywa zakończenie oraz rozpoczęcie całej wieży. Bardzo ciekawy jest tutaj układ 38 finów, które z przodu przypominają trochę taki plaster miodu, natomiast już są całkowicie płaskie z tyłu. Za odprowadzenie ciepła z chłodzenia odpowiadają 4 6 mm ciepłowody niklowane oraz podstawa. Ta jest również niklowana, niestety nie jest szlifowana i warto o tym pamiętać przy nakładaniu pasty termoprzewodzącej. Oglądając uważnie to chłodzenie, widać wyraźnie, że producent zadbał tutaj o szczegóły odnośnie wykonania. W zestawie H5 otrzymujemy z jednym niskoprofilowym 140 mm wentylatorem typu oversize. I tak jak widzimy, jest to wersja slim. Ten dodatkowo wyposażony jest w system antywibracyjny. Przewód posiada bardzo szczelny oplot, tutaj przez niego nic nie widać. I wykonany jest dosyć dobrze. Tutaj co prawda nie dochodzi trochę oplot, ale nie widać tego podczas praktycznego użytkowania. No i oczywiście jest to wentylator z czteropinowym podpięciem z funkcją PWM. Chłodzenie Cryoric H5 posiada wysokość równo 16 cm. Dzięki temu bez problemu wejdzie do niemal każdej obudowy typu Midi Tower, a tutaj widzicie na przykładzie obudowy NZXT H440, że mam jeszcze spory zapas miejsca. Jeżeli zdecydujemy się na zastosowanie dołączonego do zestawu wentylatoru typu Slim o wysokości tutaj ramki 13 mm, mamy pełną kompatybilność ze wszystkimi slotami pamięci RAM. Nie ma również ograniczenia co do możliwości instalacji takich kości z radiatorami o nawet dużo większej niż standardowej wysokości. Różnej wielkości klipy możecie wykorzystać albo do tego, aby zamontować na froncie wentylator Slim 13 mm, lub klasyczne o profilu 25 mm, albo na przykład tak jak ja w tym momencie, do utworzenia konfiguracji w trybie push and pull. Czas teraz na testy pomiaru sonometrem spoczynku. Tutaj chłodzenie, jak widzicie, oscyluje jego głośność w granicy 37 dB. Sonometr umieszczono w odległości 30 cm, a temperatura w spoczynku 40 stopni. Zestaw obciążany. Temperatura 72 stopnie maksymalnie, procesor podkręcony na 4,3 GHz, a głośność dochodzi do około 48 dB. Takie same pomiary były wykonane w trybie push-pull. Tutaj temperatura była 2 stopnie niższa, 70 stopni Celsjusza dla zestawu obciążanego. Natomiast głośność już zdecydowanie wyższa, bo przekraczająca momentami 50 dB. Ja już jestem po testach tego chłodzenia, oczywiście przede wszystkim praktycznych. Widzieliście wyniki temperaturowe. Zarówno w konfiguracji takiej stokowej z jednym, z pojedynczym, tym niskoprofilowym wentylatorem, jak i również w konfiguracji push and pull z wentylatorem również 120 mm oversize, ale o profilu 25 mm. Natomiast on ma takie same parametry techniczne niemalże jak ten na stoku. I kilka słów na temat wydajności tego chłodzenia. Przede wszystkim należy zaznaczyć, że jest to konstrukcja jednowieżowa i na stoku jeden niskoprofilowy wentylator. Wyniki są średnie. Moim zdaniem nie należy tego chłodzenia jakoś przesadnie chwalić, ale też nie należy go przesadnie ganić. Mieliśmy w końcu platformę opartą o procesor AMD FX8320 podkręcony do 4,3 GHz i tutaj temperatury na poziomie 71-72 stopni, górna granica, są jeszcze do zaakceptowania. No a pamiętać, jakimi grzałkami są te procesory. Natomiast temperatura troszeczkę niższa była w zastosowaniu z dwoma wentylatorami, ale spodziewałem się więcej i myślę, że tutaj nie warto inwestować w drugi wentylator, jeżeli chodzi o to chłodzenie. Lepiej na przykład zainwestować w o wiele wydajniejszą konstrukcję dwuwieżową. Jeżeli chodzi o kompatybilność, szeroka kompatybilność z podstawkami Intel AMD, przede wszystkim brak problemu, jeżeli chodzi o kompatybilność z pierwszym slotem PCI Express na naszej płycie głównej, jak i również z pamięciami RAM, dzięki temu, że ten wentylator jest tutaj niskoprofilowy, wejdą Wam każde pamięci we wszystkie 4 sloty i macie do nich pełny dostęp, możecie je bez problemu na przykład rozbudować, wymieniać. Co do kultury pracy tego chłodzenia, byłem bardzo pozytywnie zaskoczony, zwłaszcza jeżeli chodzi o kulturę pracy w spoczynku. Ja tutaj szczerze mówiąc spodziewałem się gorszych wyników, one nie są rewelacyjne, ale nie są też złe. Natomiast jeżeli chodzi o głośność pracy pod obciążeniem, no to tutaj już się niestety robi stosunkowo głośno. Te wentylatory pracują ze swoją
maksymalną prędkością obrotową. Według specyfikacji producenta on może obracać się z prędkością do 1300 obrotów na minutę. Natomiast tutaj program diagnostyczny HW Monitor pokazywał te prędkości na poziomie około 1400, czyli troszeczkę wyżej niż podaje producent. I tutaj w tym momencie ta głośność dochodziła, jak widzieliście, już zbliżała się niebezpiecznie do tych 50 dB, ale nie przekroczyła tej wartości. Natomiast 50 dB było momentami przekraczane w przypadku zastosowania konfiguracji push-pull. Co do instalacji tego chłodzenia, to tutaj doszukałem się w zasadzie jednego dosyć istotnego minusa, dosyć istotnej wady. Moim zdaniem producent powinien popracować nad tym, aby sprężyny, które tutaj dodajone są, bardzo solidne i przez to bardzo twarde. Ciężko jest zainstalować to chłodzenie i warto zwracać na to, co jest opisane w instrukcji obsługi, aby najpierw sobie delikatnie tylko załapać jedną śrubkę, później drugą i równo je przykręcać. Jeżeli troszeczkę za głęboko dokręcicie jedną ze śrubek, będziecie mieli realny problem z przykręceniem drugiej, a jeżeli nie zrobicie to nieumiejętnie, zwłaszcza osoby, które dopiero pierwszy raz będą coś takiego robiły, możecie niestety uszkodzić sobie czy płytę główną czy procesor, dlatego polecam tutaj rozsądek. Moja ocena tego chłodzenia dobra, 4. Na pełną wersję zapraszam Was oczywiście na nasz portal. Tam znajdziecie wszystkie informacje techniczne związane z tym chłodzeniem. Ode mnie to jest na dzisiaj na tyle. Dziękuję i do zobaczenia w następnych filmach.